Marcin Bortkiewicz do ekipy teatru dołączył jako nastolatek. Tam, najpierw jako aktor, a później również jako reżyser i autor scenariuszy, zrealizował monodramy, widowiska i spektakle. Najbardziej znane i doceniane są te, które stworzył ze Stanisławem Miedziewskim. Za wiele z nich był nagradzany na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Marcin Bortkiewicz jest reżyserem nie tylko spektakli, ale również filmów, między innymi bardzo dobrze przyjętych, Portretu z Pamięci i Nocy Walpurgi. W sobotni wieczór publiczność zobaczyła spektakl Trele Morele Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Ece Homo Skilc, którego reżyserem jest Marcin Bortkiewicz. To swobodna wariacja na temat tekstu Tadeusza Różewicza. W drugiej części bohater spotkania opowiadał o swojej przygodzie z teatrem Rondo, o początkach aktorstwa, o artystycznej pasji, o ludziach, którzy mieli największy wpływ na jego drogę aktorską i reżyserską. Nie brakowało oczywiście anegdot z pracy scenicznej i około scenicznej. Spotkania z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Teatru Rondo organizowane będą do wiosny przyszłego roku. Bohaterami dotychczasowych byli Antoni Franczak, Jerzy Karnicki i Natalia Sikora. Kolejny, piąty wieczór poświęcony zostanie pamięci Kazimierza Jałowczyka, scenarzysty i autora plakatów oraz fresków, które przez lata oglądać można było we wnętrzach Teatru Rondo. To spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 czerwca.